Siema, jestem Rabi. Dostałem właśnie paczuchę pysznego sprzętu z UNS-u i będę sobie wypróbowywał, delektował się wspaniałymi smakami, informował Was wszystkich na bieżąco, jak straszliwie czesze mnie taka suplementacja od tej jakże wybornej firmy, której używam jako jedynej, gdyż uważam, że jej suplementy są najlepsze. Jeżeli które działają, to tylko one. Tak więc strzelę sobie loderka przedtreningową, a później nakręcę filmik z treningu. Najprawdopodobniej będą dzisiaj robione plecy z czymś, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Może mnie tak poszarpie, że zrobię sobie całe ciało. Wątpię, bo to będzie ciężki trening, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie super. Ja jestem tego pewien. Tak więc strzelę sobie tutaj do tego na dodatek wodę z czajnika, bo nie zdążyłem sobie kupić żadnej innej. Woda z czajnika też jest mokra. Zazwyczaj. No, to sobie strzelę i śmigam na trening. Zobaczenia na siłowni. Majdeczki w kropeczki. No, o. Pociągamy parę sobie. To 12 kg, to na razie nie powieszę na ciągle. Dla wszystkich pedancików, którzy uwielbiają rozkminy długie na temat centymetra kąta pochylenia ciała podczas wykonywania ćwiczenia i innych takich dziwnych rzeczy, chciałem Wam powiedzieć, że chciałbym zobaczyć Wasze plecy. No to moje przemyślenia po loaderku. Mocny jest, moim zdaniem. Bardzo mi się podoba. Zazwyczaj piję kawę sypaną z jakichś 7-8 łyżek. Ma niezłe pierdolnięcie, ale nie takie jak loaderek. Fajne jest, bardzo mi się podoba. Może nie będzie powodował wcześniejszych wytrysków, jak na przykład mezomorfy i inne gówno. Nie sprawdziły się u mnie. Teraz sobie wypiję aminokwaski, cynka, bardzo dobre po treningu. W następnym shakerku mam białeczko i odrobinkę karpo. Taki po treningowy shake. Zobaczymy, jak mi tutaj poszarpało. Wiem, że jestem gruby, ale jestem na masie. Jakoś to może będzie. Pokażę Wam też łódka, żeby nie było, że bocian jestem. Nawet jak zrobię odrobinę dywersji, to może i kostkę widać, no nie widać, jestem górny wiek. Plecy były dzisiaj wydane na tak. Po sprzęcie odpoważaj panów z UNS.
wiedzą co robią. Ja im zaufałem. Wy też możecie im zaufać i zróbcie to. Nie będziecie żałować. Następnego razu.